Siemano, siemano, witam serdecznie na kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Szczypsem i dzisiaj jesteśmy oczywiście na osiedlu Tostowo. I słuchajcie, troszkę się pozmieniało, troszkę popracowałem w tym domu i troszkę tu pozmieniałem kilka rzeczy, które muszę wam dzisiaj pokazać, które zrobiłem, których powinienem zrobić to na odcinku, przepraszam, ale nie zrobiłem tego na odcinku. Zanim jednak zaczniemy odcinek na poważnie, tak zanim wejdziemy pełną parą w dzisiejszy film, to koniecznie zaproszę was na mój kanał vlogowy, ponieważ tam pojawiają się filmy z maratonu z parku trampolin. Kto jeszcze nie widział, serdecznie was tam zapraszam, ponieważ film leciał wczoraj i wleci jutro. Więc serdecznie zapraszam, tam już jest premiera ustawiona, możecie dołączyć i razem ze mną być na tej premierze. Zapraszam również do Jagiełłan, u którego również filmy są z właśnie tego parku trampolin, więc kto jeszcze nie widział, serdecznie tam zapraszam. A za niedługo masa innych materiałów i uwaga, został już nagrany odcinek, w którym oglądałem wasze TikToki, więc on się musi tylko zmontować i będzie w przyszłym tygodniu na pewno na kanale. Dobra, słuchajcie, zacznijmy od tego, co jest najważniejsze, czyli uwaga, zrobiłem skrzynkę na listy. Skrzynka na listę, ale dobra, to nie jest najważniejsze, to zaraz do tego przejdziemy, bo to jest taka wisienka na torcie. Na samym starcie tutaj się niespecjalnie coś zmieniło, tutaj na górze, jak widzicie, zrobiłem mapę. I uwaga, zrobiłem jeden sztandar, który nazwałem Osiedle Tostowo. I ten sztandar jest dokładnie tym sztandarem. To jest ten sztandar, on się nazywa Osiedle Tostowo. I ja znalazłem gdzieś na necie coś takiego, że jak się weźmie mapę i na taki sztandar naciśnie prawie wszystkie myszy, to jakby widać tutaj tą nazwę, więc zarąbiste to jest, bo teraz możemy tutaj sobie to tak ponazywać i ogólnie wszędzie można ponazywać. Jak widzicie, zrobiłem troszkę mapę, tutaj tak to wygląda. No fajnie, że Osiedle Tostowo jest w miarę na środku i będzie go bardzo fajnie widać. Jest to głównie w sumie jedna mapa tutaj na środku, patrzcie, tak jak zabiorę to. To jest to, nie? Więc w sumie prawie, że na jednej mapie by się zmieściło całe osiedle, z wyjątkiem tutaj tego dołu, no ale to wiecie, sobie dorobiliśmy i fajnie, jeszcze mamy troszkę palionowa tutaj, że tak powiem, zagarnięte. I możemy zobaczyć sobie tutaj dom paliona, razem z palionką, basen paliona, tu jest jakiś mróz, tam jest coś chyba od tego, od Yetiego, tak mi się wydaje. No jest bzykowy tutaj ul, jest wielka żaba Dave'a, tu sąd, policja. No i tu jest tunel do Tostowa, który idzie równo, równo, równo tu i wychodzi tutaj. No, wszystko zaczyna się porządnie prezentować, wygląda wybitnie i jest super. Tylko nie wiem, co to jest. I co to jest? Ja to chcę sprawdzić. Co to jest? Bo to wygląda dziwnie. Ja tego nie widziałem jeszcze nigdy. Lećmy, to jest tutaj gdzieś, w tą stronę, jeżeli się nie mylę. Uwaga, tak, tu jest jakieś nasrane jest tu czymś. Tylko co to jest dokładnie? Jakieś różowe bloki? Nie wiem, co to jest, ale jest niezły bajzel tutaj. Czuję to? Okej, okay, ktoś miał niezłą fantazję. Czekaj, czy coś się w środku kryje? Ej, nie, to jest taki syf po prostu, tak? Nic więcej. No no, dobra. Mnie jeszcze, ej, słuchajcie, jakoś tak mam po chorobie, że dalej mnie, jakby mam troszkę katar i ciągle kaszel mnie tak męczy. Nie wiem, przepraszam, że ja tak ciągle przez nos czasami mówię na odcinku albo kaszle, ale jakoś nie umiem się wyzdrowieć tak do końca. Dobra, czyli to jest tutaj, co jest tu, tu jest jakieś zejście na dół, uwaga, aha, to wiem, co to jest, dobra, to wiem, to tu nie musimy tego sprawdzać, to wiem, co to jest, dobra, okej. Co jeszcze, a właśnie, i teraz przejdźmy do mojego domku, to, co jest najważniejsze, co muszę wam pokazać, uwaga, uwaga, zejdźmy sobie niżej, tutaj. Tu lądujemy, skrzynka na listy. I teraz uwaga, co byśmy mogli sobie tutaj wrzucić? Na przykład emeraldy, wszystkie. Tak, tak to się właśnie mi udało. To trzeba trafić do dziury, to jest najważniejsze. Okej, okay. Z tym jest widzę największy problem. Ej, jak trafić do tej dziury? Nie da się, co jest? O, trafiłem, dobra, i tu jest lejek, który zaciąga to. Jak widzicie, znikają. I one idą sobie tam lejkami, lejkami. I uwaga, schodzą w pewne bardzo ciekawe miejsce. I uwaga, zaraz wam je pokażę. Jak wiecie, tutaj miałem zejście na dół. Znaczy, chciałem robić zejście na dół, nie było tego zejścia. Teraz już jest i schodzimy sobie na dół. Bardzo fajnie i mamy na dole tutaj skrzynkę na listy, i to jest, o kurczę, tu mi się bloczek nie dodał jeden. Ajajajajaj, nie może tak być. Nie zauważyłem, jak to klikałem. Czekajcie, ja tu mam te bloki, jeszcze gdzieś mi zostały. Tu jest, dobra, bierzemy to i zamurujmy tą dziurę, żeby to wszystko wyglądało dobrze. Dobra, tutaj zamurowujemy, jest git. I uwaga, mamy skrzyneczkę, do której nam wszystko wpada. Każdy list, o którym powinniśmy wiedzieć. No i uwaga, mamy tutaj... O, nawet mamy pierwszy list. Zaraz sobie przeczytam, ciekawe od kogo to jest. No i tak, emeraldy, czyli to, co tam wrzuciłem. Wszystkie już to przyszły i list, tajemniczy list. Nie podpisane przez kogo, chyba że w środku będzie podpisane. Jestem ciekaw, więc zjedzmy sobie jeszcze ziemnioka. I uwaga, przeczytajmy. Witaj, bardzo podoba mi się twój dom. A, dziękuję. Jest idealny dla mnie, no nie do końca, bo jest mój. Proszę, co? Proszę wyprowadź się z niego w ciągu 408 godzin, bo dopiero co tutaj przybyłem i potrzebuję dachu nad głową. Dzięki, pozdrawia S. Co? Co jest grane? Ej, nie, no nie, 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 to ktoś sobie jakieś dziwne żarty robi. Kto S? Dave nie, Dave to jest D. P, Palion. M, Milki. Bzyku B. Yeti Y.
Bobot B, Palionobot P. Nie ma nikogo poza mną na S. Nie ma, to kto się podpisał S? Ej, dobra, to jest dziwne. Ale dlaczego ja mam się wyprowadzić z mojego domu? Nie, widzowie, nie, ja nie po to budowałem osiedle tostowo i nie po to budowałem ten dom i nie po to on jest pomarańczowy, żeby teraz ktoś mi mówił, że ja mam się stąd wyprowadzić, okej? Okay? Nie ma szans, nie opuszczę tego domu. Ja tutaj teraz wiecie co robię? Okopy robię. Ja tutaj teraz mur buduję z kobla, mur wokół domu. Przedłużam, patrzcie, o, ale mam pomysł na mur. Patrzcie, przedłużam murem teraz tutaj, robię obramówkę dookoła. Tu jest teraz zabunkrowane i tutaj nikt się teraz przez to nie przebije. Ja będę strzałami nadupcał tutaj przez tą dziurę i wszystkich będę zerował, kto tylko się zbliży do tego domu. Nie ma takiej możliwości, żeby ktoś tutaj się wprowadził poza mną. To, o, skończyły mi się bloki, już sobie lecimy po bloki kolejne. Ja tutaj mur buduję i... nie wiem, co mam powiedzieć, a jestem w szoku. Jestem w szoku, że ktoś chce mi tutaj dom mój zagarnąć. Nie podoba mi się to bardzo. Dobra, postawmy takie, nawet mam idealnie tak, że będę mógł sobie normalnie przez furtkę wychodzić. Patrzcie, widzicie to? O. No, coś pięknego. Dobra, murujemy to. Nikt tutaj nie wejdzie, nikt totalnie. To jest zakazane miejsce już w tym momencie. Jak tu się ktoś, tak powiem, czai na mój wybitny domek, to ja nie będę tego akceptował oczywiście. Nie będziemy, że tak powiem, tolerować takiego zachowania. Ja myślę, że nawet podwójny powinienem zrobić mur, żeby... Czekajcie, muszę sprawdzić, czy się da przeskoczyć przez niego gdzieś w jakimś miejscu. Tu jest takie ryzyko, że dałoby się. Muszę sprawdzić, czy tu się da wskoczyć. Uwaga. No, chyba się da, tylko ja mam elytrę i mnie poskładała ona, ale dobra, uwaga. No jasne, że się da. Tu trzeba zrobić jeszcze jeden... Jeszcze dwa! Dwa do góry robimy, tak, żeby tu się na bank nie dało wejść. Tutaj teraz to jest... Teraz to jest strzeżone osiedle. Teraz to już to nie ma tak. Nie ma tak łatwo. O nie, ale się teraz denerwowałem, że ktoś chce mi dom zagarnąć, nie? Ledwo jak się tu wprowadziłem. Drzewko lekko przeszkadza, ale... No tak, nie mam już elytry założonej. Tak się mogłem tego spodziewać. Ale dobra, podlećmy sobie tam. Ej, to jest mega niefajne w ogóle, że ktoś takie rzeczy napisał. Nie wiem, czy to jest żart jakiś głupi. Ej, jeżeli wiecie, kto to napisał, widzowie, to dajcie mi znać w komentarzach, bo ja nie mam zielonego pojęcia. A to mi się nie podoba, że ktoś chce mi tutaj mój dom zagarnąć. Ja tu mur buduję. Skończy mi się znowu cobblestone. Czekajcie, szybko sobie weźmy go więcej już od razu. Ja już nie mam go za dużo. No już mi się kończy, to są w stanie dwa staki, co tu mam, ale najwyżej do domu zajdziemy. Tutaj uwaga. Dobra, skok jest zrobiony, idealny. Skok niczym Adam Małysz. Widzowie, czy wy pamiętacie, kto to jest Adam Małysz? Czy już nie pamiętacie? Ja nie mogę. Cóż to są za czasy, że ja pamiętam o Adamie Małyszu, a wy możecie już nie pamiętać. Niektórzy z was. Straszne. Ale dobra, kto pamięta, niech da znać w komentarzu. Na pewno będą osoby, które będą wiedziały, kto to Adam Małysz. Ale to nieważne. W każdym razie idzie sezon zimowy, więc w sumie można by było tak klimatycznie porozmawiać również o skokach narciarskich. Nie, no dobra, widzowie, nie będziemy o tym gadać, bo nie wiem, że to jest ciekawy temat. Mnie osobiście troszkę nudzi, ja nie lubię skoków. Ale jak leciały sobie, to często oglądałem z rodzicami i nawet dało się przy tym pośmiać, jakieś emocje były, jakby nie było. Były, jakby nie było, nieważne. Kończy mi się, ej, nie zamuruję tego. Skończyły mi się cobblestone, lecimy do domu. Ja muszę się tu uzbroić w ogóle w lepsze rzeczy, bo to tak nie... Co tu się... Co jest? Dlaczego te skiny są tak przerobione? Co to jest? Halo? Ała, co ty robisz tu na górze? Ja się straszyłem. Dobra, zostaw mnie. Co tu się stało? Dlaczego ja mam jakiś... Dlaczego ja wyglądam jak haker? Ja wyglądam jak haker. Przysięgam. Co tu się dzieje? Bzyku, clown, oktopus. Tu jakiś kurcze... Nie wiem, co to jest. Palionka się nie zmieniła tylko. O, to pewnie palionka za tym stoi, jak zwykle. Wszystko co najgorsze to ona. A to? Ja nie wiem, co tu się dzieje. Co to jest grane w ogóle? Co? O kurczę, co tu powstają jakieś... Dobra, ja tego nie pokazuję, nie wiem, czy ja to mogę pokazywać. Dobra, lądujemy tu. Nie wiem, o co tu chodzi, ale tu się zaczynają dziwne rzeczy dziać. Nie wiem, czy to ktoś zrobił jakiegoś pranka takiego, że zrobił takie, dorysował rzeczy, czy co? Czy to ten ktoś, kto tu przychodzi? Ej, może to być ten ktoś w sumie. To by mógł być... Ej, mam jeszcze pomysł, jeszcze jeden. Bierzemy więcej tego. Patrzcie, bo zrobimy jeszcze tak. To... Dobra, chyba tyle starczy. Lecimy to dobudować, ten mur. Bo to musi tutaj, że tak powiem, śmigać. Ej, nie wiem, co tu się dzieje, ale... Ledwo co się Palionobot, że tak powiem, wyłączył. I Bobot jeszcze żyje. Mam nadzieję, że przeżyje, bo Bobot to jest w porządku. Palionobot tylko nam tutaj troszkę, że tak powiem... utrudniał życie, ale Bobot był spoko. Więc tu się jakieś dziwne rzeczy dzieją. Ja tutaj muszę jakiś mur wybudować wokół własnego domu. Nie czuję się bezpiecznie na własnym kwadracie, że tak to ujmę. O, wylądujmy tu, wylądujmy. Jest, dobra, wylądowałem. Dobra, stawiamy tak.
Dobra, tu mi to starczy na pewno, bo tu już niewiele potrzebowaliśmy. I teraz musimy zrobić jeszcze jedną ostateczną rzecz. Ojej. Wskoczę tu? Nie, chyba nie. Dobra, musimy robić w takim razie w ten sposób. Okej, o, i to jest, patrzcie, jaki sposób, widzicie? Jaki świetny. Ja w ten sposób nigdy nie spadnę stąd. Tu musimy zaakceptować to drzewo, święte drzewo, nie można go ruszyć. Zróbmy... Ue! Nie, na świętym drzewie. Dobra, coś takiego, tu. Ej, nie starczy mi tego, będę musiał dorobić, no dobra. Myślałem, że starczy mi na obramówkę, a na obramówkę potrzeba więcej niż 60. Ciekawe, ciekawe, no dobra. Gdzie ja mam tu crafting? Ja mam za mało craftingów tutaj, tak mi się wydaje, muszę ich dorobić więcej. Zróbmy tak, to już mi powinno starczyć, tak mi się wydaje. Bo tam, no na bank mi starczy, dobra, lećmy tam. Patrzcie, jaki mur, ej, to jest jeden z lepszych murów, no to jest... No teraz można powiedzieć, że to jest strzeżone osiedle, naprawdę. To już nie ma to tamto, tu już ja tu jakichś guardianów jeszcze zatrudnię. Będą tu stali dniem i nocą i pilnować to będą, żeby tutaj nic się nie stało złego. Nikt mi tutaj tej chaty nie odbije, nie wiem, ej, w ogóle bez sensu. Ktoś chce zamieszkać tutaj i nie może sobie wybrać tej chaty? Ja bym bardzo chętnie ją sprzedał. To nie, musi być akurat moja. To jest nie w porządku, tak nie powinno być. Dobra, jeszcze jakoś by się przydało oświecić ten mur, żeby jakoś nie, wiecie, żeby się rzucał w oczy, żeby było widać, że to jest strzeżone. Ej, ja nie mam pochodni żadnych tutaj. Już wszystkie użyłem. Jeny, ile ja tu mam rzeczy cennych. Nie, to musimy schować, idziemy na górę to schować. Ja nie mogę tutaj takich rzeczy trzymać. Tu trzeba to schować, uwaga, tu. Tu jest skrzynka na cenne itemy. Dobra, no nie mam pochodni niestety żadnych. Ale będę musiał, ale dobra, wezmę sobie z zewnątrz. Tu jest tyle tych pochodni. Tu je właśnie wszystkie wykorzystałem. Tu weźmy to, raz, dwa, trzy, cztery. No i tu weźmy tą. No i jesteśmy zarobieni, bo to tylko na narożniki chcę dać. Dobra, uwaga, tu. Jeden narożnik się świeci wybitnie. Drugi narożnik się świeci. Ajajaj, dobra, tak też możemy biec. Tutaj trzeci narożnik się również świeci. I czwarty narożnik. Dobra. Się świeci. Dobrze, świetnie. Mamy mur. Mamy mur, nikt tu się teraz nie przedrze. To jest najważniejsze. O to tutaj chodziło najbardziej. Dobra, przeczytajmy jeszcze raz tą książkę. Może mi coś... Ej, właśnie sprawdziłem, czy jest jakaś druga strona tej książki jeszcze. Już sprawdzamy, uwaga. Witaj, bardzo podoba mi się twój dom i jest idealny dla mnie. Proszę wyprowadź się z niego w ciągu 48 godzin, bo dopiero co tutaj przybyłem i potrzebuję dachu nad głową. Dzięki, pozdrawia S. Nie ma drugiej strony, widzę, że jest jedna z jeden, czyli jak ja tutaj kliknę, to dodam drugą stronę. Czyli to jest tylko prosta jedna wiadomość. Strasznie mi się to nie podoba i nie ma szans, żebym oddał tego domu. Więc ja będę go bronić jak oczka w głowie, widzowie, jak oka w głowie. Tu w tym momencie, patrzcie, tak, tu staję, naciągam cięciwę i jak tam się jakiś creeper zbliża... Kurde, chodź tu. E, znikł! To jest teleportujący się creeper. Każdy aż mnie męczy. Dobra, no chyba tu jest bezpiecznie w miarę. Nic nie widzę podejrzanego, ale będę tu pilnować tego miejsca. W każdym razie to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie mi znać, kto mógł mi zostawić taką wiadomość i jaki S. Nie wiem, kto to jest S, ale dajcie mi znać, kto to może być. Trzymajcie się, pozdro. Elo!